Cześć, siema, witam Was moi drodzy. Dzisiaj otworzymy sobie blisterek z edycji FIFA 365 od Panini, ale nie jest to zwykły blisterek, ponieważ jest to blisterek, który zawiera 36 kart, a więc 6 saszetek i uwaga, uwaga, aż 3 karty limitowane. Nie jest to żaden błąd, tylko jest to po prostu blisterek, który kupiłem w sieci Smyk. Po raz pierwszy mam do czynienia z czymś takim, że w blisterku są aż 3 karty limitowane. Do tej pory zazwyczaj w jakichś puszkach, giveboxach były 3 karty, natomiast tu mamy blisterek taki naprawdę napakowany, gdzie mamy aż 3 karty limitowane, także zaraz sobie go otworzymy i zobaczymy, jakie te limitki się nam trafiły. No i tu już możecie zobaczyć, że cena takiego blisterka w sieci Smyk to jest 24,99, a więc 25 zł bez grosika. No i zaraz zobaczymy, czy warto było zakupić ten blisterek. Sobie tu go przetniemy. O. I sobie wyjmiemy to po kolei. Czekajcie. O. O, tu już. Dobra. Blisterek już jest pusty, także idzie na bok. Przypominam, że takie blisterki z 6 saszetkami i 3 limitkami możecie zakupić tylko w sieci sklepów Smyk. Nie są one oczywiście w każdym mieście, natomiast jeżeli ktoś ma dostęp do nich, to na pewno warto. No a co? My już pojedziemy z tym. Mamy tu saszetki z Bale'em, Huntelarem, Lamem, Huntelarem, Lamem i Huntelarem, czyli 2 z Lamem, 3 z Huntelarem i 1 z Bale'em. No i co najważniejsze, mamy 3 limitki. Ja Wam dam od razu kody do nich. Poczekajcie. Macie kody. Myślę, że widać. Także kto pierwszy, ten lepszy. Ja w tą grę i tak nie gram, także w internecie, także kto pierwszy, ten lepszy. No a ja już Wam pokażę limitki. Pierwsza limitka, Andres Iniesta. No niestety to jest moja powtórka, bo w ostatnim odcinku ją trafiłem. Druga, znaczy nie powtórka, tylko limitka to... O, proszę, Łukasz Piszczek, no super, bo Piszczka akurat ja nie miałem, no ja zbyt wiele limitek na razie nie mam, także fajnie, że jest. No i trzecia limitka jest to, o proszę, James Rodriguez, piękna limitka i oczywiście nie miałem, także mamy Polaka, a także mamy zawodnika Realu i Barcelony. No, 3 minuty już minęło, także ja już przejdę do saszetek. Już myślę, nie ma co tracić czasu, tylko sobie, mam nadzieję, jakoś sprawnie, szybciutko otworzę. I mam nadzieję, że trafi mi się coś fajnego. Jak myślicie? Zaraz to zobaczymy. International Star David Luiz. Tu mamy bazóweczki. To bazóweczek to nawet nie będę czytał, tylko będziecie mogli sobie sprawdzić, jakie są. O proszę, Goal Machine, Lionel Messi, super, nie miałem go, piękna karta z Leo Messi, super, Goal Machine. No te Goal Machine to dosyć często się trafiają, ale Messi się trafił, także jest super, naprawdę, bo go oczywiście nie miałem. Lecimy dalej, to sobie weźmiemy na koniec, przełożymy. No i bazóweczki to myślę, że czytał, nie będę nawet ich. Casillas. Mamy tutaj Dynamo. Marcelo Brozovic z Interu. Super, bo go chyba nie miałem, także świetnie. A nawet na pewno go nie miałem. Lecimy z trzecią saszetką. Z
Co ona mi tu przyniesie fajnego? International Star Vincent Company. No te International Stary to właściwie jak bazóweczki, bo bardzo często się trafiają. Gościu z Chin. Mamy Kiplayera Pogbe. No to jest moja powtórka, jeżeli dobrze kojarzę. I mamy logo Ajaxu. No i Ajaxu to się zastanawiam, czy czasem już nie mam. Musiałbym sprawdzić. Ale fajnie, że się trafiło logo, bo te loga, muszę wam powiedzieć, że w tej edycji naprawdę świetnie im wyszły. Chyba się ze mną zgodzicie, co nie? Chyba to nie jest tylko moja opinia, no ale dobra, lecimy już z czwartą saszetką, a więc połowa za nami. Bazóweczki, bazóweczek ciąg dalszy, o proszę, key player, Bastian Schweinsteiger z Manchester United, to jest moja powtórka, bo pamiętam, że Bastiana mam, ale te key playery też się często trafiają, ale są naprawdę świetne. Świetnie wyglądają i na pewno będą się dobrze prezentować w albumie. One to Watch Pastore, to jest powtórka moja, już, bo tych powtórek to już trochę mam, także. Myślę, że najwyższy czas zacząć już wymiany. No i dwie saszetki ostatnie zostały na koniec tego odcinka. Zobaczymy, czy będzie jeszcze coś ciekawego, bo na razie chyba jakaś karta mega taka nie wpadła. No oprócz tych trzech limitek to już jest in plus pewien. Cavani i tu mamy One to Watch. Kan Ayhan, tylko chyba go raczej nie miałem, także fajnie. No ale co, na razie nie wpadła żadna jakaś mega karta, także mam nadzieję, że ta ostatnia saszetka z Huntelarem mi przyniesie szczęście, także ściskamy kciuki i kibicujemy, żeby się coś trafiło. Tak, może to weźmiemy. Kevin De Bruyne to jest International Star. Tu ma bazóweczki Boateng, De Jong, Aguilar, dalej mamy Fans Favorite z Chin, jakiś Xu, no i mamy logo Zenita, go raczej nie miałem, czyli moi drodzy, tak by ten blisterek wyglądał. No niestety nie trafiła się żadna jakaś mega karta, zaraz to może zbiorę i wam pokażę, co się trafiło. Jak mi się to uda wziąć. O. No oczywiście trzy limitki, z których jestem już zadowolony. No a tak to możecie zobaczyć, jakie karty się trafiały. Jest logo Fans, One to Watch, drugie logo Dynamo, Key Player razy dwa, Gol Maszyna Messi. No, czyli nie było jakiejś mega karty, ale większość z tych kart to są moje mimo wszystko braki, także fajnie. No a ja już jutro w następnym odcinku postaram się pokazać wam mój album z FIFA 365 od Panini i mam nadzieję, że już powoli rozpoczniemy wymianę. Oczywiście jeszcze nie bójcie się o to, bo będzie jeszcze sporo saszetek, jakichś blisterków czy puszek na moim kanale. No ale myślę, że już powoli zaczniemy wymian. Także do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.